Duch Święty przemówił do mnie: Mój lud nie docenia wartości mojej krwi, która została przelana za mój kościół. Widzisz, kiedy doceniasz wartość krwi Jezusa, to będziesz rozumiał, jaką cenę Jezus Chrystus położył, aby najpierw pokazać swoją miłość dla Jego kościoła. My jesteśmy Jego ciałem. Ciałem samego Jezusa Chrystusa. On jest głową tego kościoła. On potrzebował poświęcić swoje życie, i nie ma większej miłości, kiedy ktoś poświęca swoje życie dla kogoś. On poświęcił swoje życie za kościół. I w tym momencie przyszła taka, moi drodzy, konkluzja. Czy my na przykład do końca rozumiemy, że krew Chrystusa uczyniła nas nową Bożą rodziną? Że jesteśmy, moi drodzy, przyłączeni poprzez zrodzenie z Ducha Bożego do rodziny Bożej? Moi drodzy, i jesteśmy uczestnikami ciała Chrystusa? Przychodzi taka degresja. Czy my naprawdę rozpoznajemy, rozróżniamy ciało Chrystusa? Czy my, moi drodzy, mamy poczucie wartości przyłączenia się do ciała Jezusa Chrystusa? Co to naprawdę wnosi do naszego życia? Bo Jezus powiedział, i to było objawienie, które wstrząsnęło tak naprawdę i do dzisiaj wstrząsa, jeśli chodzi o kościół, objawienie kościoła. Kiedy Piotr powiedział, że Ty jesteś. Syn Boży, co Bóg powiedział, Ty jesteś błogosławionym, bo na tym objawieniu buduje się Kościół. To znaczy, że objawienie dotyczące tego, co Jezus zrobił na krzyżu, że powołał swój Kościół, że powołał rodzinę do życia, że możesz być częścią tej rodziny, przynależeć do tej rodziny, jest dla Ciebie ogromnym przywilejem. Zaszczytem. Opłaconym poświęceniem się samego Jezusa. Wobec tego, jeśli Jezus, który jest inicjatorem wszystkiego we wszystkich, położył swoje życie za nas i za swój Kościół, do czego wobec tego On nas zaprasza? Słowo Boże mówi wyraźnie. Tak jak Jezus cierpiał za, za Kościół, tak jak my, Również idąc śladem Jezusa, będziemy współuczestnikami cierpień za jego ciało. To jest właśnie Ewangelia. To jest właśnie przykład, który Jezus sam w sobie nam daje: że będąc bez grzechu, a jednak cierpiał, aby powołać jego Kościół. A teraz Kościół ma dołożyć wszelkich starań, każdy z nas. Aby budować jeden drugiego w oparciu o wiarę w Chrystusa, ale jednocześnie będąc współuczestnikiem cierpień za ciało Chrystusa. Nie ma drogi na skrót. Żeby objawiła się Boża chwała, Jezus musiał cierpieć i pójść na krzyż. My wiele razy potrzebujemy zrozumieć to, co apostoł Paweł powiedział. Że codziennie umierasz dla siebie, aby żyć dla Jezusa. Amen. Kościół Jezusa Chrystusa to manifestacja chwały Bożej, to manifestacja życia Chrystusa, które ma przepływać przez każdego z nas. Kto wobec tego najbardziej kocha Kościół? Słowo Boże mówi wyraźnie: to Jezus najbardziej kocha Kościół. A wobec tego, kto może najlepiej zrozumieć Kościół? Ten, który powołał ten Kościół. Ale Paweł był błogosławiony, tak jak Piotr, że otrzymał objawienie tajemnicy odnośnie Kościoła. Czym jest Kościół? Czym jest miłość do Kościoła? Dlatego, kiedy otworzysz Słowo Boże, Efezjan 5 rozdział, i przeczytasz od 29 do 32 wersetu jest między innymi napisane albowiem nikt nigdy nie miał w nienawiści swojego ciała. Ale co robi? Ale je żywi, ale je pielęgnuje jak Chrystus kościół, gdyż członkami ciała jego jesteśmy. Bóg mówi wyraźnie: ty troszczysz się o swoje ciało, pielęgnujesz swoje ciało, zabiegasz o swoje ciało, i to jest zdrowe, żeby twoje ciało było zdrowe, żebyś był w stanie robić to, do czego Bóg cię powołał. Tym bardziej Bóg mówi w odniesieniu to do kościoła. Jeżeli masz to poczucie przynależności do ciała Chrystusa, a Bóg mówi wyraźnie, że każdy z nas potrzebuje to mieć. Czyli przynależności, że jesteś częścią czegoś, to Twoja osoba w mniejszej czy większej mierze będzie miała wpływ na to ciało. Czy to ciało będzie rosnąć tempem Bożym, czy to ciało będzie rosnąć zdrowo i czy to ciało osiągnie Boże przeznaczenie? A więc nikt nie ma w nienawiści swojego ciała, ale je żywi i pielęgnuje. I Jezus mówi, że my, jako członki tego ciała, nie możemy mieć w nienawiści tego ciała. Potrzebujemy każdy z nas dołożyć starań, aby zatroszczyć się o to ciało, aby pielęgnować to ciało. Aby mieć wzgląd na ciało, mieć wzgląd na brata i siostrę. Że kiedy widzisz, że coś się dzieje nie tak, że ty reagujesz w Bożej Miłości, żeby Jemu pomóc. Nie zostawiasz go w tym wszystkim samego. Ale to wszystko, Bóg mówi przez apostoła Pawła, ma wypływać ze zrozumienia, Miłości Boga do ciała, do Ciebie osobiście. Kiedy Ty już rozumiesz Bożą miłość, Ty jesteś w stanie wyrazić tą Bożą miłość nie słowem, ale Słowo Boże mówi prawdą i czynem, bo tak się wyraża Bożą miłość. Prawda, która jest powiedziana w miłości i łagodności. Ona wielokrotnie ratuje Twoje życie. Ona powoduje, że nie ma wtedy żadnego braku, nie ma żadnej rzeczy, która nie powinna być w ciele Chrystusa, co przeszkadza, aby to ciało mogło wejść w Boże powołanie, zrealizować Bożą wizję. Powiedz: Jestem częścią tego ciała który Jezus wykupił drogocenną krwią przynależy do jego rodziny przynależy do brata i siostry odwróć się do brata i siostry powiedz przynależy do ciebie co to znaczy to znaczy że każdy brat i siostra którzy są w tym miejscu, Ty ich potrzebujesz, a oni potrzebują Ciebie. Miłość Boża ma to do siebie, że Ty zaczynasz rozumieć, że Ty sam nie pojedziesz dalej, że Ty potrzebujesz wsparcia pastora, liderów, brata, siostry. Ty potrzebujesz drugiego człowieka, przez którego Jezus chce działać w Twoim życiu. W związku z tym jest napisane, gdyż członkami ciała jego jesteśmy, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączysz się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Żeby naprawdę przynależeć do tego ciała, Bóg mówi wyraźnie: ty musisz odłączyć się od starego. Gdy zawierasz związek małżeński, ty już nie żyjesz w rodzinie, której byłeś, ty ją szanujesz, rodziców, twoich braci, sióstr, ale ty tworzysz nową rodzinę. Amen. Ty potrzebujesz odłączyć się od tego świata. Bo co człowiek Boży ma do tego świata? Ty nie możesz być przyjacielem Boga i przyjacielem tego świata. Ty potrzebujesz odłączyć się od ciemności, aby wejść w światłość Chrystusa. Ty potrzebujesz odłączyć się od tego, co nieczyste, aby mieć uczestnictwo, moi drodzy, w łasce Bożej. I mógł oglądać Boga. W związku z tym, Paweł mówi, to tajemnica jest wielka. Ale Bóg mówi przez niego: Ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Bóg mówi: Kościół to tak jak w życiu między żoną i mężem będzie grało, kiedy są szczerzy wobec siebie, o wszystkim sobie mówią, bo Boża miłość jest szczera. Amen. Ale kiedy Ty zaczynasz dusić w sobie rzeczy, ukrywasz je, to potem, w pewnym momencie, robi się z tego ładunek wybuchowy, który niszczy Ciebie, może Ciebie rozerwać, ale dookoła może rozerwać tych, którzy są przy Tobie. Bo miłość wszystkiemu wierzy. Nasze relacje mają być budowane na zaufaniu, tak jak mąż i żona. Jak można ze sobą współpracować do końca, kiedy człowiek. Nie postanawia, że będzie ufać. Amen. Jeśli Twoja żona nawali, albo mąż, ona ciągle jest Twoją żoną i mężem. Halo. Ty wiesz, że jak słowo Boże mówi, nie ma innej opcji. Masz przebaczyć, zapomnieć i błogosławić i dalej z nią żyć. I dalej ją kochać, i dalej ją pielęgnować, że kiedy popatrzą na Twoją żonę, wszyscy wiedzą, że ona jest kochana przez męża. Aleluja. Tak samo Kościół. Kiedy Ty dołożysz starań, że będziesz zabiegać o życie innych, zabiegać i troszczyć się o życie innych, to wtedy przyjdzie człowiek i zobaczy: Ten Kościół kocha Jezusa. I On rozumie, co to znaczy miłość Jezusa. Amen. Bo miłość nie myśli o sobie. Ona nie jest skierowana na sobie. Ona nie chce za wszelką cenę zwrócić uwagi na siebie. Ale o ile to od nas zależy, Słowo Boże mówi: pokój, miejcie ze sobą. To od nas zależy, jakie te relacje będą. My wiele razy patrzymy na brata i siostrę, żeby z jego strony coś się wydarzyło, żeby te relacje były bardziej ścisłe, mocne. Ale Bóg mówi, to Ty masz wychodzić najpierw z inicjatywą, bo Jezus najpierw umarł za nas. Amen. Najpierw położył swoje życie za nas. Paweł, mówi. Że Chrystus jest najpiękniejszym przykładem, jak kochać Kościół. Tak mężowie powinni kochać swoje żony, jak własne ciało. Jaką miłością wobec tego? O jakiej miłości mówi Bóg? Ciało ma miłować Boga i jeden drugiego. Mówi o bezwarunkowej miłości. My wiele razy nam bardzo łatwo kogoś kochać, jeżeli określimy warunki i te warunki są spełnione. Ale miłość bezwarunkowa to ty kochasz pomimo, że osoba nie daje ci pretekstu, żeby ją kochać. I to jest ta wyższa poprze poprzeczka. To jest coś, co świat nie jest w stanie tego zrozumieć. Bo takiej miłości możesz się poruszać w życiu, kiedy jesteś wkorzeniony w Chrystusa. Kiedy ta miłość jest przez słowo Boże, kąpielą wodną, ona coraz bardziej objawiana do Twojego życia. I to, co Paweł modli się w liście do Efezjan, on modli się o co? Aby miłość Boża w kościele była coraz głębiej objawiona. Jezus miłuje swoje ciało, dlatego będzie przeżywał najmniejszą rzecz, która dzieje się nie tak w ciele. Jeśli w ciele pojawia się ból z powodu zranienia, odrzucenia, jakichś nieporozumień, konfliktów, kto będzie najbardziej cierpiał z tego powodu? Jezus, który jest głową i który jest połączony z ciałem Chrystusa. On wszystko najbardziej odbiera to, co w ciele Chrystusa się dzieje. Nie ty, bracie, nie lider kościoła, ale Jezus. Ale my przecież kochamy Jezusa. My przecież mówimy, że całym sercem kochamy Jezusa. Jest jakaś sprzeczność, która się pojawia w tym momencie. Bo nie możesz powiedzieć, że kochasz Jezusa, nie kochając ciała Jezusa. Nie możesz powiedzieć, że kochasz Jezusa, nie kochając bezwarunkową miłością ciała Jezusa. Bo ciało. I głowa to jest jedna. Jezus i kościół to jest jedna. Pewnego dnia pewna osoba miała widzenie. I ona widziała, kiedy modliła się z lotu ptak, że Pan Jezus stał w centrum kościoła, a obok stał świecznik. Zrozumiała od razu. Świecznik symbolizuje kościół, objawienie Jana, pierwszy rozdział. Więc Jezus jest nierozłącznie związany z kościołem. W tym kościele byli wierzący z różnych kongregacji, narodzeni na nowo z ducha. Pan Jezus wstał i podniósł swoje ręce do zgromadzenia, bo ręce Jezusa są zawsze skierowane i serce do ciała Chrystusa. Bo Jezus przyszedł, aby dać swoje życie za nas, i On ciągle daje siebie dla nas. Amen. Jego ręce były wyciągnięte. I powiedział: Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, strudzeni, którzy przeżywacie trudne chwile, którzy jesteście zranieni, a ja wam dam ukojenie, bo ja jestem cichy i pokornego serca. Od razu zrozumiała, że to Pana Jezusa nie możesz przyjść, jeżeli Twoje serce nie jest uniżone. Bo On jest cichego i pokornego serca. Do Jezusa nie możesz inaczej przyjść. I nie jesteś w stanie inaczej usługiwać jeden drugiemu. Jeżeli nie masz poważaniu drugiego, nie masz szacunku, nie wyprzedzasz się w okazywaniu szacunku, nie podnosisz jeden drugiego. Jezus powiedział: Przyjdźcie do mnie. On wyraźnie mówi do Kościoła, że ze wszystkim trzeba przychodzić do Jezusa. Kiedy człowiek buduje swoje życie na Jezusie, kiedy polega 100% na Jezusie, kiedy człowiek Boży jest 100% uzależniony od Jezusa, to otrzymuje od Jezusa. Czy Kościół może powiedzieć amen? I wtedy ku zdziwieniu tej osoby wstały osoby niektóre. Wszyscy przyszli na spotkanie z Jezusem. Wszyscy przyszli, aby radować się Bogiem, tym co dla nich zrobił, aby mieć z Nim społeczność. Ale Jezus przychodzi, mówi: Przyjdźcie do mnie, ale tylko niektóre osoby wstały. Widzisz? Może dwie osoby stanąć tutaj? Brat. I ty bracie w białej koszulce. Może wstać? Amen. Może brat wstać? Może brat tam w tej czarnej koszulce? I tam ten ostatni w koszulce. Bro... O ty, ty. Ci ludzie przyszli, kochają się, są braćmi i siostrami. Ale ona zobaczyła, Wizualny sposób widzeniu, że możesz być w ciele Chrystusa, a pomiędzy ludźmi może być dystans. Ale przecież Paweł mówi, że my jesteśmy połączeni ze sobą jako członki miłością Chrystusa. My jesteśmy nierozerwani ze sobą. Ale jednak zobaczyła, że może być inaczej. I kiedy Jezus powiedział: Przyjdźcie do mnie. Możecie przyjść tutaj. Z każdego miejsca ci ludzie przyszli do Jezusa. Możecie jak najbliżej mnie. Jeszcze, 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 jeszcze szybko, szybko do Jezusa. To tak powolutku się idzie. Bracie! Przychodząc do Jezusa, ona zobaczyła, że ci ludzie stali się blisko siebie. Tak jak dzisiaj widzicie, stoją koło siebie. I ona zrozumiała od razu. Kiedy jesteś w Chrystusie, rozkochany, kiedy masz społeczność z Chrystusem, i kiedy będziesz blisko Jezusa, to będziesz z innymi braćmi i siostrami. Możemy usiąść? Nie ma innej opcji. Każde widzenie Pawła. Odnośnie kościoła miało niesamowite, głębokie objawienie Słowa Bożego. Co to oznacza? Jezus chciał powiedzieć, że wszystkie chce mieć blisko swojego serca. Amen. Ale to nie Jezus powiedział: Będzie za nami biegać, ale to my mamy szukać Boga. Amen. Dlatego jest napisane, szukajcie mnie, a znajdziecie. Amen. Przybliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do Was. To jest tajemnica Chrystusa. Ponieważ Jezus, Efezjan 4, już burzył przegrodę nieprzyjaźni i on już stworzył jedność poprzez krzyż. Co to znaczy? To znaczy, że my mamy tylko utrzymywać, dbać o tą jedność z Bogiem i ze sobą. Ale kiedy będziesz kochał brata i siostrę bezinteresownie i będziesz kochał Boga, to wtedy ty będziesz chciał się z takimi ludźmi spotykać, modlić się razem, amen, działać razem, współdziałać razem, amen, jako drużyna. Dla Boga każdy z nas jest ważny. Bóg mówi o członkach wstydliwych, bardziej, moi drodzy, jak to my mówimy, na tapecie i mniej, ale wszystkie członki są dla Niego ważne. Kiedy miłujesz miłością Jezusa, każdy brat i siostra jest dla Ciebie ważny. I każdy z nich jest szczególny. Bo pępek każdego z nas jest inny. Amen. Ta świadomość przynależności, że razem jeden może przepędzić tysiąc, a dwóch dziesięć tysięcy, jest dla nas mobilizacją w duchu, żeby łączyć się razem we wspólnym dziele pańskim. Apostoł Paweł, moi drodzy, nie rozumiał pewnych rzeczy. Prześladował kościół pana Jezusa, myśląc, że on robi dobrze. Ale pewnego dnia Bóg go spotkał na drodze. I to było spotkanie, które zmienia jego życie. Łuski z oczu spadają, z serca staje się nowym człowiekiem. Padł na ziemię, usłyszał głos, który do Niego mówi Saulu, Saulu, czemu Ty mnie prześladujesz? A kto Ty jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wiele dzisiaj jest chrześcijan, którzy myślą, że znają Boga. Ale tak nie jest do końca. Nasze poznanie, Słowo Boże, mówi, jest cząstkowe. Dopiero do końca poznamy tam w niebie. Ale Słowo Boże mówi, że ci, którzy kochają Boga, będą chcieli poznać tego, którego kochają. Za wszelką cenę będą chcieli do tego dążyć. I co się dzieje z Pawłem? Paweł rozumie, że on, prześladując Kościół, prześladował Jezusa. Bóg chce, żebyś dzisiaj zrozumiał do końca, że kiedy swoją rękę wyciągasz przeciwko Bożym sługom, przeciwko bratu i siostrze, ty nie wyciągasz tego tylko przeciwko nim. Objawienie. Objawienie słowa. Amen. Słowo Boże mówi, że Bóg mówi, słuchaj. Ja ci dopiero pokażę, ile ty musisz wycierpieć dla mojego imienia. Amen. Bo kochać Boga to znaczy znosić rzeczy w miłości i nie pozwolić w twoim sercu, abyś przestał kochać Boga i Jego Kościół. To jest Twój wybór. To jest Twoja decyzja. Ale spotkanie apostoła Pawła z żywym Bogiem, moi drodzy, ono zmieniło jego życie przez żywe objawienie Boga, bo prawdziwe objawienie, prorocze, zmienia ciebie. w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. I wtedy, co Bóg mówi? Do niego. Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Dzisiaj jest wielu, którzy się nawrócili z Ducha Bożego i mówią: Mnie prowadzi Duch Święty. Ale Jezus nie działa w odłączeniu z Kościołem. On miał doświadczenie osobiste z Bogiem. Ale co potem robi Jezus? <laughs> Jezus jest mądrym budowniczym. Amen. A jaki Ty jesteś? Jezus mówi, a idź do miasta, tam ci powiedzą, co ty masz robić. O, pewnie Paweł od razu pomyślał, że od razu Jezus da mu wytyczne na pięć lat. Ale wcale tak nie było. Moi drodzy, i co się dzieje? On zobaczył Paweł. Lekcja po lekcji, że Jezus utożsamia się z kościołem. To, co my robimy Kościołowi, robisz Jezusowi. Ale Paweł, tutaj, mając tajemnicę, on zwraca uwagę, że Bóg porusza, się działa, aktywuje, uzdrawia, uwalnia, powołuje Twoją służbę przez Kościół. Powiedz: Powiedz przez Amen. My mamy relację z Jezusem. Ale jak może nasze życie pójść, rozwinąć się dalej w Bogu, jeśli nie mamy ścisłej relacji i przynależności do kościoła? Jeżeli kościół jest poruszany przez Boga, a Bóg działa przez kościoła, przez kościół. Bóg mówi do Ananiasa, żeby poszedł i położył ręce na Pawła. Mówi do niego wyraźną dyrekcję. Do kogo on mówi? Do swojego ucznia, Ananiasza. I Ananiasz przychodzi, położył na niego ręce i Paweł zaczął widzieć i został oszczony Duchem Świętym. Ale w jaki sposób do niego przemawia? Przez wizję, żywą Bożą wizję. Aleluja. amen. Nic w moim życiu się nie poruszyło do przodu bez żywego objawienia Chrystusa. Nic. Bóg jest głową Kościoła i Bóg porusza tym Kościołem. Amen. Ale Żydzi od razu knują na niego spisek. Paweł, wiecie, jak to jest nowonarodzenie? Człowiek pełen ekscytacji. Biega wszędzie, głosi Ewangelię, komu tylko może. Miłość, pierwsza Jezusa. Rozumiesz? Rozpycha ciebie. Musisz gdzieś znaleźć ujście, ale tak jeden, dwa, trzy, pięć lat okazuje się, że siedzisz w ławce. O co to w tym wszystkim chodzi? Wróg od razu... Zatrzymać Pawła. Ale on spotyka wierzący. Kto ratuje go? Kościół. Wierzący ratują. Go. A gdy przyszedł do Jerozolimy i chciał się przyłączyć do uczniów, wszyscy się go boją. Ponieważ nikt nie wierzy, że Pawełek się nawrócił. Ale jest Barnaba, człowiek czytamy pełen ducha. O. Tylko człowiek pełen ducha może rozpoznać, kto jest kto. Nałożysz okulary, to wcale nic nie znaczy. Bo nie mówimy o naturalnym wzroku. Mówimy o duchowym wejrzeniu człowieka. A ten bierze go pod pachę, prowadzi do apostołów. Potrzebował człowieka w autorytecie. Który pokieruje jego życiem, który będzie mieć pieczę nad jego życiem. Amen. Którzy stanie za nim. No ale jak ty jesteś jak latawiec, tu i tam, to kto to za tobą może stanąć? Zadajesz proste pytanie, kto jest twoim pastorem, a ty nie wiesz. No bo w ciągu dwóch miesięcy odwiedziłeś pięć kościołów. Widzisz, syn pocieszenia dał świadectwo, że ten człowiek naprawdę się na, narodził na nowo. Amen? On go rozpoznał. Ale Paweł, kiedy głosi, ma sprzeciw ze strony helenistów i zostaje odłączony od głoszenia, na trzy lata jest zapomniany przez kościół. Ty wiesz, co tam musiało się w nim dziać? W naszym życiu Bóg nas tak prowadzi, że są miejsca pustynne i miejsca wzmożonej aktywności w naszym życiu. Ale ludzie mówią, wow, ja nie chcę iść po tej pustyni. Tyle piachu gdzieś się zagrzebie. To nie o to chodzi. Miejsce pustynne Bóg mówi, będę nadal cię prowadził. Amen. To jest miejsce, kiedy Bóg pracuje w Tobie. Bóg go powołał, ale nie skończył z nim pracy. Amen. W związku z tym, my widzimy, że Kościół się rozrasta, potem wraca do służby i trzy rzeczy się dzieją. Ludzie się nawracają, znaki i cuda, wielkie kontrowersje w Kościele, ale Paweł idzie do Tarsu, żeby przejść detoksykację. Pamiętajmy, że Paweł był Moi drodzy, człowiekiem religijnym, wcześniej on potrzebował detoksykacji do końca ze starych rzeczy w życiu. Tak jak wielu z nas, którzy tutaj jesteśmy, żeby przyszło coś nowego, świeżego, Bóg musi usunąć to, co jest stare i śmierdzące. Czy mówisz amen? Ale Ty mówisz, to mnie boli. Ale pomyśl, co za tym stoi, jeśli chodzi o Twoje przeznaczenie? Co za tym stoi, jeśli chodzi o przeznaczenie tego kościoła? Moi drodzy, Jego życie jest tam przez trzy lata weryfikowane. I co Bóg robi z wieloma z Was? On weryfikuje Wasze życie. On Was testuje, próbuje Was, sprawdza Was. Amen. A jak ty działasz w ten sposób, że z zamkniętymi oczami połykasz wszystko, co ci tylko podejdzie na internecie, to jak się zatrujesz, to już twoja głupota. Bo jak przyjdziesz do kościoła lokalnego, gdzie nauczanie jest weryfikowane, moi drodzy, ale ty biegasz tu i tam i połykasz. To truciznę bardzo łatwo połknąć, ale wypluć to trzeba od razu, bo inaczej się zatrujesz. Paweł przeszedł moment rozczarowania. Ja człowiek wykształcony, mi się wydawało, że ja tyle wiem. A tutaj Bóg używa tego człowieka, takiego Piotra Rybaka. O, to używa Stefana w tym kościele. Przecież on nie ma jeszcze żadnego wykształcenia. Ale wiesz co? Bóg nie ma względu na osobę, Bóg patrzy na serce. Amen. Moi drodzy, bo Stefan ma żywą relację z Bogiem. On odbiera, co Bóg mówi do niego i do kościoła. To znaczy, że on ma coś do powiedzenia. Bo kazalnica to nie jest od tego, żebyś ty mówił, co ty myślisz i sądzisz. Ale co myśli, sądzi Bóg? Amen. Więc Bóg nigdy nas nie zawiedzie, on nigdy nas nie rozczaruje. Ale czasami drzwi są lekko przymknięte, bo Bogu bardziej zależy na tobie niż na tym, co ty robisz. Powiedz Bogu: Zależy na mnie. Ale czasami są ludzie tacy jak ci uczniowie w Emanus, a myśmy się spodziewali, amen, rozmawiali ze sobą. Spodziewać się można. Ale człowiek potrzebuje Boże się nauczyć. Przestać polegać na sobie, na innych, na swoich ludzkich pomysłach i rozwiązaniach. To oczyszcza motywy naszego działania. Na początku się na nowo narodziłeś, nie wiem, jak u ciebie było, u mnie było tak, cukiereczki spadały z nieba. A potem Bóg coraz mniej mówił. Ja mówię, Boże, czy czasami coś ze mną nie tak? A Bóg mówi, ja uczę ciebie zaufania do mnie. Amen. Więc Bóg nas zachęca, a jednocześnie, moi drodzy, uczy nas, Żebyśmy my nauczyli się podejmować właściwe decyzje i wybory. Bo jeśli kochasz Boga, to różne etapy cię będą spotykać w życiu. Paweł i Sylas nagle w więzieniu, więzieni ciemno, wilgotno, pleś, moi drodzy biczowani, boli, a o północy Bóg kiedy wielbią, interweniuje. Oni by mogli wyjść z więzienia. Halo, jesteśmy poza więzieniem, ale oni nie poszli. Dlaczego nie poszli? Bo oni mieli objawioną miłość Boga, żeby strażnik nie był zabity, i żeby przestępcy nie uciekli z więzienia. I żeby ludzie się nawracili, widząc, co Bóg uczynił w ich życiu. Czy możesz powiedzieć Amen? Jadę do więzienia, mówię Boże, mam widzenie. Moi drodzy, chwały Bożej. modlę się, do święty interpretacja języku. zobaczę chwały Boże, Boże, ja pierwszy raz jadę do więzienia. Chwała Boże! Prowadzą mi do pomieszczenia, żadnego okna nie ma. Wchodzi jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Ponad dwadzieścia osób, moi drodzy, beząbka, ząbka, tatuaże, mięśnie takie, że jak podaje mi rękę, to ja się martwię, żeby za bardzo nie ścisnął, bo mi ręka boli. Ale piękny uśmiech. Mówię, coś jest na rzeczy. A potem zaczynamy wielbić i nagle światło się ślapiające. Nie jestem w stanie patrzeć, Słyszę wewnętrzny głos. Komu więcej darowano, ten bardziej miłuje. Patrzy wszyscy leżą na podłodze. Mówię Boże. A potem dzielą się świadectwem swojego przeżycia z Bogiem. Panie, jeżeli ty dzisiaj nawiedzasz chwałą Bożą więzienie, to co my mówimy o kościele? Amen? Dlatego dzisiaj, kiedy słyszysz świadectwo człowieka, kiedy prorokujesz mu, że wyjdzie z więzienia dwa razy dwadzieścia pięć i potem się zastanawiam, Boże, to musi być cud. Może było za mocno. A on mówi, ale ja jestem już wolny. A ja mówię, jak to? No jestem wolny, bo Jezus mnie wyswobodził. A to jest moja rodzina. To są moi bracia i siostry. To jest Boża rodzina. I mówi. Ja mówię: Ja chcę to zobaczyć w kościele. Ja chcę to zobaczyć w kościele. A potem za półtora roku jestem tam. Na zewnątrz przyprowadzają więźni więźniów z tego miejsca, i oni mówią: Pastor, za rok czasu już jest werdykt, że ten człowiek wychodzi z więzienia. Uznali, że to jest Boży cud. Amen. Wiesz dlaczego? Bo chciał sobie odebrać życie, ale Bóg go nawiedził. I on powiedział: 100% jestem dla Boga. Amen. Cały czas wiastował Ewangelię. Nawracali się masowo więźniowie. On nie przestał, ale czy kościół. Czy kościół przestanie? Amen. Moi drodzy, Uczniowie są prześladowani, ale to wcale nie zmienia, że oni nie głoszą Ewangelię. Tym bardziej głoszą Ewangelię. Barnaba nie myśli o sobie, ale myśli, co to zrobić z tym Pawłem, żeby otworzyć mu drogę. Co to zrobić? Co to zrobić, bo go szanuje, respektuje, więc chce mu otworzyć drogę. I dzięki temu Paweł bezpiecznie wzrasta bo ma Barnabę. I widzimy, że dzieje apostolskie mówią, że w Antiochii byli prorokami i nauczycielami. I ja nie chcę generalizować służby proroczej, ale służba prorocza musi pójść do większej rangi dzisiaj w Kościele. My potrzebujemy prawdziwej służby proroczej. Jest napisane, że Paweł już działa w mocy Bożej i jest w listrze. Człowiek jest uzdrowiony. Cudownie, Paweł patrzy mu w oczy i widzi, że ma dość wiary, aby przyjąć uzdrowienie przez łaskę. Ale oni nazywają ich Barnabę Zeusem, a Pawła Hermesem, ale oni rozdzierają swoje całe chwileczkę. Szatem my nie jesteśmy żadnymi bogami, my jesteśmy tylko ludźmi. Co wy robicie? My głościmy żywego Boga. Co to znaczy? Paweł miał dobrą szkołę, ani Krzty nie wziął dla siebie chwały. Moi drodzy, ale przychodzi taki moment, kiedy oni mówią, modlą się w Antiochie, odłączcie mi Barnabę i Saula, do dzieła, których powołałem. Kościół Boży ma charakter misyjny. To znaczy posyłanie do świata. Amen. Nie że świat ma przenikać Kościół. I oni odłączają Barnabę i Saula. Ale Paweł ma taki pomysł, że on weźmie ze sobą Jana Marka. To był jego pomysł. I się zawiódł na Janu Marku. Bo on odłączył się. Moi drodzy. Wrócił do Jerozolimy. Nie był z nimi do końca. I tutaj oni dalej swoją podróż, ale bez Jana kontynuują. I widzimy dalej... Kiedy udają się do derby i listry, aby zwiastować Ewangelię, nadszedł z Antiochii i Konium nadeszli żyć. Namówili tłum i ukamienowali Pawła. I wywlekli go za miasto. Wiele razy chrześcijanie robią krycią roboty. Innego namawiają do złych rzeczy. To nie jest dobre. I tutaj oni namówili. Żeby ukaminowali Pawła i sądzili, że umarł. Ale co się stało? Uczniowie obstąpili go, kościół go obstąpił, modlił się za niego. I co się stało? Paweł wstał, wszedł do miasta Nazajusz i odszedł z Barnabą do derby, jakby się nic nie stało. I dalej, moi drodzy, głosił Ewangelię. Nie było przy nim Barnaby. Ale byli uczniowie, którzy za nim stanęli, bo dwóch lub trzech tam ja jestem obecny. Amen? Wielokrotnie my widzimy, że Paweł był zdradzony i odrzucony, ale zawsze patrzył na Jezusa. Nie żył tym, co mu zrobiono, lat pięć czy dwadzieścia, ale żył Jezusem. Kiedy troszczymy się o Kościół, tak naprawdę troszczysz się. Moi drodzy, o samego Jezusa. Kiedy usługujesz Kościołowi, tak naprawdę usługujesz Jezusowi. Kiedy przychodzisz tu na bożeństwo, kiedy modlisz się, kiedy uwielbiasz Boga, co ty robisz, posługujesz Jezusowi. Ale Bóg chce, żebyśmy jako ciało, jako świątynia składali Mu ofiarę. Miłą Bogu, przyjemną. Amen. Dlatego ciało ma mieć baczenie jeden na drugiego. Żeby, moi drodzy, trochę zaczynu całe ciało nie zakwasiło. Amen? Bo wtedy ofiara nasza nie jest przyjęta przez Boga, bo my działamy jako ciało. Powiedz, ciało. Amen? Ale pewnego dnia czytamy w drugim Tymoteusza, Paweł wie, że jego czas rozstania jest bliski. I mówi: Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Paweł chce zrehabilitować tego, którego niesłusznie źle potraktował. Nie chciał wziąć na kolejną podróż misyjną. Dlatego rozstał się z Barnabą. On pojechał z, z, z Moi drodzy, z Sylasem, a Barnaba z Janem Markiem. Bo wiedział, że będą czytać Ewangelię. Powiedział, że jeszcze nie jest w porządku wobec jednego człowieka. Może zbyt pochopne wnioski wyciągnął. I to nie dawało mu spokoju. Sumienie. Jeśli chodzisz w miłości Bożej, sumienie, Duch Boży nie da ci spokoju. Że potrzebujesz sprawę załatwić. Jeżeli byłeś człowiekiem, który posiał poróżnienie między usługującymi, między braćmi i siostrami, potrzebujesz zrewidować swoje serce, bo nie jesteś w porządku przed Bogiem. Paweł Pisze list do tylu kościołów, ma tyle rzeczy na głowie, a tutaj jeden człowiek chce się nim zająć, bo wie, że nie jest w porządku. Może jest jeden człowiek w twoim życiu, w kościele, z którym dzisiaj nie jesteś w porządku. Wmawiasz sobie, usprawiedliwiasz się, że, że jest wszystko okej, okay, ale wiesz, że do końca tak nie jest. Paweł chciał go zrehabilitować, bo przez to ludzie nie mieli dobrego świadectwa o Janie Marku. Bo Bóg domaga się o swoje ciało. Amen. Bo On je kocha. On nie chce, żeby nikt był niesłusznie skrzywdzony. Widzisz, Jaka jest twoja reakcja, kiedy skrzywdzą twoje dziecko? Jako matka i ojciec, to od razu widać, że szybko chcesz rzeczy naprawiać. Chcesz konfrontacji, postawić się w pionie. Paweł nie był w porządku w jednej sprawie. Może ty jesteś takim człowiekiem. Większość problemów w kościele. Wynika z zazdrości. Ludzkiej zazdrości. Która wynika z tego, co ostatnio słyszeliśmy na szkole, z cielesności. Wina może być po obu stronach. Może być nasza. Może być kogoś. Słowo Boże mówi Jakub 3.16, gdzie bowiem jest zazdrość. I kutliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn. Może ktoś jest blisko z liderem, a ty jeszcze nie? Mogę poprosić pastora? Osoba miała widzenie. Tu proszę, na środek, pastorze, do, do kongregacji. Mogę poprosić brata starszego, drugiego starszego. Mogę poprosić siostrę w białym. Tak. Mogę poprosić brata w okularach tam w białym bluzeczce, tak? Mogę poprosić brata w czapeczce. Mogę poprosić o brata. Tak. Brata zwój ulubienia. Może pastor do środka stanąć. Mogę poprosić dwie osoby z tyłu tam. Siostra w czarnym i obok w niebieskim. Mhm. Pastor w środku, a wy zróbcie kółko dookoła pastora. Jak widzicie, pastor nie jest w stanie sięgnąć każdego w kościele. Ale każdy może chcieć przybliżyć się do pastora czy lidera. Widzicie tutaj ludzi którzy są w, w autorytecie w Kościele i nie są. Dobrze mówię? Kiedy my wszyscy jesteśmy złączeni miłością Bożą, kiedy ludzie w autorytecie decydują się być blisko Boga, a są powiązani z Kościołem miłością Bożą, to przybliżcie ludzie się w autorytecie, pociągnijcie innych do pastora rękoma. Pociągają innych do pastora. Amen. Do relacji z pastorem. To jest tajemnica. Czy oni budują w ten sposób kościół? Amen. Amen. Oni nie czynią różnicy między człowiekiem liderem a człowiekiem, który nie jest jeszcze liderem, ale dają możliwość pociągnąć innych do pastora. Ludzie muszą zbliżyć się do pastora, tak jak jest do Jezusa musieli się zbliżyć, bo on nie był w stanie wszystkich ogarnąć. Możemy nadal być w kółku. Amen. Możemy nadal być w kółku. Zrobić kółko dookoła pastora. Ale kiedy ty sam nie jesteś powiązany z innymi, nie jesteście złączeni rękoma, ale sam zbliżasz się do pastora. Mogę poprosić brata tutaj? Tak, Piotr. Tu, sam do pastora. Jesteś blisko pastora, ale ty nie pociągasz Kościół. To nie jest do końca to, co jest twoją rolą jako lider. Usiądźmy. A więc ludzie uważają, że zawiść i zazdrość to jest ta sama rzecz. Ale tak nie jest. Bo zazdrość to pragnie to, czego ktoś inny ma, a ja tego jeszcze nie mam. Że zawiść to jest zazdrość połączona ze złośliwością. Ze, z takim zamiarem zranienia i poniżenia drugiej osoby. Oznacza, że ty, który masz ten tym problem, jesteś zgorzkniały. Pełen gniewu. Nie masz poczucia swojej wartości. Kłótnia powstaje wtedy, kiedy jest upustemu temu zgorzknieniu i zapalczywości. Dlatego Paweł, Jakub mówi, że za tym przychodzi zamieszanie i wszelki zły czyn w Kościele. A przecież Pan nie jest autorem zamieszania, ale jest nim szatan. Gdzie jest zły czyn, tam jest zawsze wróg. I o tym mnie przekonuje historia Daniela. Ja trzy razy pisałam, to słowo trzy razy znikało w internecie. Powiedziałam, nie, to za mocne. Amen. I nikt nie wiedział dlaczego. Wierzę. Że to jest słowo, nad którym potrzebujesz się zastanowić. Daniel wyróżniał się spośród satrap i ministrów, bo był w nim jaki duch? Nadzwyczajny. Ale satrapowie nie mogli tego znieść i zaczęli knuć spisek przeciwko Danielowi. My mamy w Polsce taką mentalność: jak komuś się nie wiedzie, to my tak żałujemy mu, pomagamy mu, i jesteśmy przy nim. Jak zaczyna się komuś coś powodzić. Zupełnie scenariusz się zmienia. Nie mogli znaleźć powodu do skargi na niego. Czy winy? Dlaczego? Bo słowo Boże mówi, był człowiekiem godnym zaufania. Był otwartym, szczerym. Był człowiekiem, który wykonywał swoją pracę z takim, z taką entuzjazmem. Tam nie było zaniedbania. Ale postanowili stanąć przeciwko niemu z powodu jego przekonań. Coś na niego musieli znaleźć, więc znazali coś, co było związane z relacją z Bogiem. Kochał Boga Izraela, Daniel. Trzy razy modlił się na kolana przy otwartych oknach i wysławiał swego Boga. Modlił się za ten naród, modlił się za króla, modlił się za now, modlił się za liderów, modlił się za pastora. O, to trzeba coś z tym zrobić. Mówię o wrogu. Ale wróg użyje tego, którego serce nie jest okej. Okay. W porządku przed Bogiem i drugim człowiekiem. Daniel kochał Boga. A satrapowie wpływają na króla Dariusza, aby wydał dekret, że ktokolwiek będzie modlił się do innych bóstw, do innego Boga niż on, no to ma być wrzucony do tej jamy. Ponieść karę. Lwie jamy. Dlatego pochwycono Daniela i w tej jamie się znalazł. A król nie był w stanie nic zrobić. Bo nie był w stanie usunąć tego dekretu. Bo coś już się stało, ale on to przeżywał. Bardzo to przeżywał. Bo on gdzieś tam w środku, w sercu wiedział, że ten Daniel jest w porządku przed królem. Że to jest w porządku gość. Nie dopuścił nałożnic. a wtedy Bóg stanął za Danielem i zamknął te paszczę. I wtedy król cieszył się. I rozkazał wyciągnąć tego Daniela z jamy i nie znaleziono na nim żadnej rany bo on wierzył w swojego Boga nie poszedł na kompromis nigdy nie idź na kompromis I król rozkazał przyprowadzić tych mężczyzn którzy go oskarżyli i Bóg się tym zajął wszystko obrócił ku dobremu w życiu Daniela i Jemu się dobrze powodziło. A co? Ludzie zaczęli drżeć i bać się Boga Daniela. Ale co w tym wszystkim się stało? Król, świat, kościoły muszą zobaczyć wielkość Boga w tym przebudzeniu. Amen. Amen. Rzeczy nie dzieją się tak, żeby się działy. Są sytuacje, że z różnych powodów ktoś zazdrości. Moi drodzy. Ale kiedyś pewna osoba miała sen, że ktoś kopie pod nią dołki. Widziała osoby. I potem przyszedł atak na tę osobę. Skłócono ją w służbie z tą osobą. Ona musiała zerwać, zerwano z nią relację w służbie. I ona powiedziała do Boga, Boże, ja się nie będę bawić żadnego sędziego. Jeśli ty jesteś sędzią, to ty staniesz za mną. To jest postawa chrześcijańska. Moi drodzy, nie jest mądrą rzeczą budować swoją służbę jak krzywdzie innych ludzi. Moi drodzy. Ale pamiętaj. Bóg się nie da z siebie śmiać. Jeśli ktoś robi krecią robotę w Twoim życiu, wcześniej czy później Bóg pokaże to na światło, pokaże motywy Twojego działania. Amen. Ale co my mamy robić? Wobec takiej sytuacji Słowo Boże mówi wyraźnie. Zło zwyciężaj dobrem. Amen. Zostaw sprawy w rękach Boga, bo on wszystko potrafi najlepiej uczynić. Amen? Ponieważ on nie chce niszczyć nikogo. On nie chce niszczyć tego satrapy w kościele, ani nie chce, żebyś ty był zniszczony, który jesteś dotknięty. Bo Bóg nas kocha. Amen? I Bóg w taki sposób załatwia rzeczy że chce przeprowadzać ludzi do upamiętania. Więc kiedy patrzysz na problem w, real, w relacji, potrzebujesz zadać sobie pytanie. Kto przyczynił się tak naprawdę, że ta relacja jest nadłamana albo złamana? Zbadaj swoje serce przed Bogiem. Bo twoje serce może ciebie oszukać. Amen? A czasami pewne relacje w twoim życiu są destrukcyjne. Potrzebujesz z tym skończyć, bo Bóg tego chce. Amen. Ale łatwo jest pokazać palcem na tego i na tamtego. Pewnego dnia Bóg zbudził moją siostrę, Joannet, z którą dzisiaj przyjechałam. Oddajmy Bogu za nią oklaski. Kiedy modliłyśmy się w jednym miejscu i budowaliśmy kość. I on powiedział, jeśli usuniesz spośród siebie jarzmo, Przestaniesz wytykać palcem i mówić nieprawości. Bóg mówi wyraźnie, że on nie jest za taką postawą. Niebezpieczeństwo takiej postawy polega że na tym, że możesz rozwinąć sobie mentalność ofiary. Zaczynasz wierzyć, że powodem twojego zachowania jest tak czy inaczej postępowanie innych ludzi wobec ciebie i że ty masz prawo to robić, oskarżyć kogoś. I co robisz? Zaczynasz siebie usprawiedliwiać. Nie bierzesz w ogóle pod uwagę, że to może być Twój problem, Twoja wina, bo zawsze trzeba zaczynać od siebie, amen. Często wyobrażasz sobie rzeczy w swoim umyśle, których w ogóle nie ma. To są tylko podejrzenia w stosunku do osób, za którym nie idzie świadectwo dwóch lub trzech świadków. A motywy serca zna tylko Bóg. On odkrywa to komu chce i kiedy chce. Ale na pewno, kiedy masz złe nastawienie, to ci tych motywów nie odkryje. Nie możesz pochopnie wyciągać wniosków, obrażać się na osoby w oparciu o Twoje przepuszczenie, że ona mogła coś powiedzieć, coś zrobić, a potem okazuje się, że ona ma taki sam punkt widzenia jak Ty. A ty myślałeś, że jest inaczej. Pewna osoba w kościele chciała mnie zmusić do wyrzucenia osoby, bo miała podejrzliwość, że ta osoba cudzołoży z jej mężem. Nowonarodzona osoba ma dobrą relację z mężem, płacze, mówi: To on mnie dotknął w kuchni, bo mieli biznesy w jednym miejscu. A ja powiedziałam, ależ co pan robi? Ale ona miała problem ze sobą. A kiedy ja powiedziałam, że nie, ni czy ty go złapałaś? Ją. Czy ty to widziałaś? Nie. Czy ty masz świadków? Nie. To zostawiamy sprawę. Bo ja do tego nie przykładam ręki, bo ja przy tym nie byłam. I wyszłam z kościoła. Ale tamta została. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzec z waszych serc, serc i myśli w Jezusie. Bo bracia, w końcu myślcie o tym, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne. Jeśli jest jakaś cnota, jakaś chwała, o tym myślcie i czyńcie się to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście, widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Amen. Nie odbijaj pałeczką na to, co ci zrobiono, ale podejmij właściwą decyzję: że będziesz kochać mimo wszystko, że nie będziesz źle myśleć o kimś, że mimo wszystko będziesz Mu ufać, bo Ty codziennie umierasz, bo jesteś ukrzyżowany z Nim, i że nie żyjesz już Ty, ale On. Bo chociaż ten ucisk jest chwilowy i nieznaczny, słowo Boże mówi, przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Uciski Pawła to nie był niski kaliber. Twoje uciski są nieznaczne wobec tego, co doświadczył Jezus. Co doświadczył Paweł. Jeśli ty porównasz te raniące rzeczy, które Jezus doświadczył, wycierpiał, co Paweł wycierpiał i inni apostołowie, to jest pikuś. Wszystko jest kwestią punktu odniesienia i Paweł to rozumiał. Że żaden mężczyzna nie kochał swojej żony w sposób, jaki Kościół kocha Chrystus. Żadna kobieta nie honorowała swojego męża w sposób, jaki Kościół okazuje szacunek Bogu. Gdybyś tylko rozumiał, jak Jezus bardzo ci kocha. To nie będzie trudno ci kochać go z całego serca i duszy. Moi drodzy, potrzebujemy uznać prawdę Słowa Bożego w naszym życiu. Pozwolić płynąć Bożej Miłości poprzez nas w kierunku innych i wypełniać królewskie przekazanie w królewskim autorytecie. A jakie to przekazanie? Będziesz miłował swojego bliźniego, jak siebie samego dobrze czynić. Amen. To jest najważniejsze polecenie. Dopóki nie skupisz swojego życia na wypełnieniu tego polecenia, nie będziesz odnosił żadnej skorzyści z, z tej Bożej miłości objawionej w Twoim życiu. Co więcej, dasz wrogowi miejsce. Słowo Boże mówi, że przyjdą zniewagi. Pomiędzy ludźmi żyjąc będziesz je znosił. Urazy. Wielu będzie Ciebie nienawidzić z powodu tego, że utożsamiasz się z tym Kościołem, z Chrystusem, że jesteś dzieckiem Bożym. Bo taki wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, będą prześladowani. Paweł mówi, ale że przez wytrwałość, która powoduje nadzieję, jesteśmy gotowi otrzymać miłość Bożą rozlewaną przez Ducha Świętego. Ta cierpliwość... Ta doświadczenie Rzymian 5, 4, 5, doświadczenie zaś nadzieje, a nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Ale co jest w środku? Co jest w środku tego kościoła? Bóg mówi wytrwałość. Wytrwałość wierzy. On mówi nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość wieży. Wyrabia cierpliwość. Amen. Tutaj mówi o wytrwałości, o słowie hupomonek, który oznacza, że jesteś pod czymś, aby wytrzymać wierzę, że stoisz w wierze, aby przejść przełom. Jesteś pod naciskiem jak prasa. Jest widzenie, które ma osoba, że ten kościół jest w prasie pod naciskiem z dwóch stron. I widzi potem pieczeń, drugie widzenie ta osoba, które stawia, ale to jest pieczeń ducha świętego. I patrzy na pieczące jest napisane, wytrwałość w wierze. Że Bóg mówi, ten Kościół ma przebić się przez trudności i wytrwać. Amen. Ma wziąć mocne postanowienie w Bogu. I takie jak jest wasze postanowienie, tak macie wytrwać i ma być wasze wykonanie. Amen. Mocne postanowienie trwanie w doświadczeniu. Po co? Aby pochwycić to, co Bóg chce. Bóg mówi, że przez wytrwanie wierze nie dojdziecie do przeznaczenia. Amen? Nie jesteście w stanie wewziąć dziedzictwa, bo wróg może zatrzymać te cele i wiele razy usiłuje to zrobić. Ale słowo Boże mówi, że trudności przyniosą pociechę. I On przeprowadzi i da światło i pokaże, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Amen. Że jak Jezus przejdziemy przez trudności, weźmiemy dziedzictwo, i to, co łączy Boże obietnicę, z otrzymaniem obietnicy, to jest wytrwałość. Czasami chcemy wziąć obietnicę bez ucisku. Bez krzyża koronę. Ale Bóg mówi, wytrwałość wierzę do końca. Amen. Aby wola Boga się stała. Mamy wiedz wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Mamy wziąć to zwycięstwo w Chrystusie, a zapłata jest po zwycięstwie. Amen. Nie odrzucać ufności, która ma wielką zapłatę. Bo cierpliwości wam potrzeba, abyście wypełniając wolę Boga dostąpili spełnienia Bożej obietnicy. Amen. Ale ten Kościół nie jest tych, który cofa się w wierze. Amen. Ale który wierzy do końca, będzie zbawiony. Zobaczy to, co Bóg ma. Będzie wyzwolony spod presy i trudności pozyskał umiejętność otrzymania tego, co Bóg ma dla Kościoła, Amen. To było drugie nabożeństwo, kiedy byłam w kościele w drugiej sali, małej sali, kiedy jechałam. Bóg miał dał mi dwie widzenia, dwa widzenia. Przyjechałam do tego miejsca. I drugie widzenie, początek nabożeństwa, I jest szarfa. Ręka pana przecina szarfę, mówi nowy początek apostolstwa tego kościoła i służby pastora. Noszę brzemię tego na sobie, bo Bóg je na nie położył w modlitwie. Amen. I dzisiaj chcę ci brać i siostro powiedzieć, że to jest ten czas, żebyś zobaczył, że ta obietnica się realizuje. Amen. Bo jednak znaki apostoła okazały się wśród was we wszelkiej cierpliwości. W znakach, cudach i przejawach mocy. To jest pierwsza cecha apostolstwa. Wytrwać wierzę. Wytrwać do końca. Przejawia się przed innymi znakami i cudami. Kościół! Budowany na objawieniu Jezusa. Kościół budowany na słowie bożym. Czy może być inaczej. Nie dziwmy się więc, że przebijamy się przez trudności i opozycji, nieporozumienia i pomówienia. Bo Bóg, patrzmy, czy On nie czyni to na naszych oczach? Amen. A więc poczytuj sobie, powstań. Powstań kościele, za największą radość, gdy przechodzisz trudności i próby, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość, a cierpliwość niech dopełni swojego dzieła, was i przez was, abyście byli doskonali, zupełnie nie mający żadnych braków. Bóg oczyszcza swój kościół kąpielą wodną. Bóg naznacza pewne znamiona apostolstwa nad tym kościołem, bo wytrwałość doprowadza ten kościół do dojrzałości, a wtedy Bóg jest w stanie uczynić wszystko, co ma w swoim świętym planie. Amen. Paweł w ostatnim okresie swojego życia przed skazaniem pisze list do swego ucznia Tymoteusza i ożywa kilka razy słowa wytrwałość. On nie myśli, nie pyta, dlaczego Bóg to dopuszcza, ale dopuszcza, że jest wzorcem i zachęceniem dla reszty kościoła. Czy ten kościół będzie wzorcem i zachęceniem dla innych? Stania wierzy. Czy on będzie? I on mówi, Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni mogli dostąpić zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Aby otrzymali to, co Bóg ma dla Kościoła, tak jak on otrzymuje, kiedy trwa w Bogu i to, co czyni Bóg przez niego i w nim, to jest łaska dla innych, aby też wytrwali, bo jest przykładem dla nich. Bóg powiedział do Pawła: Ja ci pokażę, ile musisz wycierpieć dla mojego imienia. Jeśli będziemy współuczestniczyć w cierpieniu za ciało Chrystusa, Bóg uwolni łaskę i zobaczymy wielu zbawionych ludzi w tym narodzie. Amen. On użyje ciebie, użyje ten kościół, bo ty rozumiesz, co to znaczy kochać kościół. Bo kiedy kochasz kościół, to kochasz Jezusa. A kiedy kochasz Jezusa, to kochasz Kościół. Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z nim umarliśmy, to z nim będziemy żyć. Jeśli cierpimy z nim, też będziemy królować. I niech tak się stanie. Amen. Panie, ja dziękuję Ci w imieniu Jezusa. Boże, że Ty, ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa masz dwie rzeczy dla tego Kościoła: wiara, która jest czynna w miłości, Panie. I te dwie rzeczy nie mogą być od siebie odizolowane. One muszą się połączyć. One muszą stać się jednością, tak jak ten Kościół ma stać się jednością ze sobą w Chrystusie. Jedno zdanie, jedna myśl i jedno serce, które pała miłość do Boga. I tak jak apostoł Paweł powiedział, że bądźcie pełni zapału, gorliwi. Pałający duchem słuszcie Panu, Amen. Miłujcie się miłością braterską. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Ale Wasza miłość niech nie będzie nieobłudna. Przyćcie się złem. Trzymajcie się co dobrego. Wspomagajcie świętych w potrzebach. Błogosławcie. Błogosławcie każdego. Radujcie się z tymi, którzy się radują, a płaczcie z płaczącymi. Bądźcie. Bądźcie jednomyślni. I nie myślcie zbyt wysoko o sobie. Nie uważajcie siebie za wyższych. Nie odpłacajcie złem. Bądźcie płonący duchem dla Boga. Niech ten Kościół pozostanie w tej świeżej wizji Jezusa. Amen. Co nikt i nic nie będzie w stanie tego zamącić. Świeża, żywa wizja. Żywego Boga. Amen. Czy nie jest warto oddać wszystko dla Jezusa? Czy nie jest warto oddać swojego życia dla niego? Co nas tak naprawdę może odłączyć od miłości Chrystusa? Czy odłączy ciebie ucisk, czy prześladowanie? Boże, połóż swoją pieczeń na tym kościele. Niech twoja miłość będzie. Jak śmierć. Niech płomień tej miłości, żar tej miłości płonie. Niech wiara ich nigdy nie ustaje. Niech wody nie ugaszą miłości. Niech strumienie nie zaleją. Bracia i siostry, jeżeli w imię tej miłości oddasz całe swoje imienie, dzisiaj Duch Święty stawia Ci pytanie. Czy Ty jesteś godny pogardy? Cześć, nazywam się Jakub Kamiński i cieszę się, że wysłuchałeś tego przesłania. Wierzę, że wniosło ono nowe rzeczy do Twojego życia, a Ty czujesz się zachęcony i zbudowany. Jako Now Church modlimy się, abyś żył zwycięskim życiem, do jakiego powołał Cię Jezus. Jeśli czujesz się poruszony do tego, aby wesprzeć finansowo to, co robimy, możesz zrobić to klikając link w opisie tego filmu. Odwiedź nasze media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie.